ostatnich odcinkach zajmowaliśmy się sprawami z Polski. Dziś przeniesiemy się poza granice naszego kraju, ale pozostaniemy w Europie. Miasteczko Morfi, położone 120 km na południowy wschód od stolicy Węgier, Budapesztu. Jak mówi nam dziś Wikipedia, miejscowość liczy nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców. Kiedyś istniała tam największa węgierska fabryka obuwia. To akurat była chluba dla tego miasta, jak i całego regionu. Jednak Morfi ma także swoją drugą, mroczniejszą stronę. W latach 50. i 60. na tym terenie grasował seryjny zabójca. To z pewnością jeden z największych przestępców w historii Węgier. Co więcej, sprawca ten na swoje ofiary wybierał pracownice wspomnianej wcześniej fabryki. Śledztwo w tej sprawie zapisało się także w historii Węgier jako jedna z największych porażek tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Do zilustrowania tej sprawy posłużę się moją sprawdzoną już tablicą, gdzie sukcesywnie będziemy sobie przypinać najważniejsze fakty dla tej historii. Podobny motyw wykorzystano w nowym programie CBS Reality – tablica zbrodni. Taka mapa lub tablica zbrodni jest niezwykle przydatnym narzędziem do omawiania i analizowania całej historii. Jak widać, motyw wykorzystywany zarówno przez policjantów, programy telewizyjne, jak i youtuberów. Zaczynamy więc od dodania na tablicy miejscowości Morfi, ale od razu przypinam także drugą miejscowość, która też ma kluczowe znaczenie dla tej sprawy – Tisafeldvar. To również mała mieścinka, choć dwa razy większa niż Morfi. Dzieli je zaledwie kilka kilometrów. To właśnie tutaj mieszkały zaatakowane kobiety, jak i sprawca. W godzinach wieczornych 22 lipca 1957 roku z fabryki obuwia wracała 23-latka. Jej ciało znaleziono kolejnego dnia, w rowie melioracyjnym wypełnionym wodą przy polu kukurydzy. Ta młoda kobieta miała obrażenia głowy oraz podarte ubranie. Sprawca najprawdopodobniej zaatakował ją z zaskoczenia od tyłu. Później, gdy straciła przytomność, zaciągnął bezwładne ciało do bezpiecznego dla siebie miejsca. Tam ją zgwałcił. Uznano, że Morgit zmarła w wyniku utonięcia. Gdyby zabójca zostawił swoją ofiarę w miejscu ataku, to być może udałoby się jej przeżyć. Jednak za sprawą obrażeń, które chwilę wcześniej kobieta odniosła, nie mogła wydostać się z wody i utonęła. Niestety w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. Policja szybko znalazła podejrzanego. Był nim Janosz Kiriak. 32-letni wówczas mężczyzna również pracował w fabryce obuwia w Morfi. Od kilku lat był rozwiedziony. Dlaczego uznano, że to właśnie on jest zabójcą? Otóż Janosz od jakiegoś czasu zabiegał o względy 10 lat młodszej od siebie Morgit, ale ta skutecznie odrzucała jego zaloty, ponieważ miała innego wybranka, z którym planowała ślub. O ich burzliwych relacjach wiedzieli współpracownicy z fabryki. Po odnalezieniu zwłok wszyscy zaczęli wskazywać Janosza jako sprawcę napadu. Mężczyzna podczas przesłuchania popełnił duży błąd. Powiedział, że w noc zabójstwa był u swojej matki. W rzeczywistości był samotnie w swoim domu, ale bał się, że w tę wersję zdarzeń nikt nie będzie chciał mu uwierzyć. Matka nie potwierdziła alibi syna. Mój syn rzadko do mnie przychodzi. Nie widziałam go od 2 tygodni. Mężczyzna nie miał więc alibi. Miał motyw. Mógł chcieć odegrać się na kobiecie, która go odrzuciła i co najważniejsze, niedługo później Janosz przyznał się do zabójstwa. Presja ze strony społeczeństwa, jak i władzy była duża. Sprawca mordu miał jak najszybciej zostać osądzony i trafić za kratki. Tak też się stało. Janosz Kiriak usłyszał wyrok kary śmierci, który później zamieniono na dożywotnie więzienie. Mogłoby się wydawać, że po zatrzymaniu Janosza kobiety w okolicy mogą czuć się bezpiecznie. I rzeczywiście tak było. Aż do chwili, gdy odnaleziono kolejne martwe ciało. A potem następne. A potem jeszcze jedno.
Zwłoki tej młodej kobiety wyłowiono ścisy przy wiosce Nodźriw, która leży kilkanaście kilometrów od Mortfi. Ilona zaginęła miesiąc wcześniej i przez cały ten czas jej ciało leżało w wodzie. Zwłoki były w bardzo złym stanie. Specjalista nie znalazł na nich śladów przestępstwa. Stwierdził jednak, że było to utonięcie. W momencie kontaktu z wodą Ilona jeszcze żyła. Uznano, że było to samobójstwo i sprawę zamknięto. Nieco ponad rok później na przedmieściach Tisafeldvar zaatakowano wracającą do domu z fabryki kobietę. Na szczęście sprawca został spłoszony i dzięki szybkiej pomocy medycznej jego ofiara przeżyła. Sytuacja powtórzyła się 4 miesiące później. Nieznany napastnik zaatakował w podobnych okolicznościach. Cios, który zadał, zamiast na głowie ofiary, wylądował na jej szyi. Dzięki temu ta nie straciła przytomności. Zaczęła uciekać i krzyczeć. To uratowało jej życie. Niestety, nastolatka, którą zaatakowano rok później, nie miała już tyle szczęścia. Jej zwłoki, podobnie jak ciało Ilony, wyłowiono z rzeki Cisy. W tym przypadku śledczy również uznali, że najpewniej było to samobójstwo. Co prawda przesłuchano w tej sprawie kilka osób, ale nie znaleziono żadnego tropu, który mógłby wskazywać na to, że ktoś dopuścił się zbrodni. Na ciele denatki również nie odkryto śladów przestępstwa. Iwa nie miała powodów, aby odebrać sobie życie. Przynajmniej wówczas nie znaleziono nic, co mogłoby na to wskazywać. Dziewczyna zginęła przez utonięcie. Jej zwłoki odnaleziono w tej samej rzece, co ciało Ilony 3 lata wcześniej. Okoliczności zgonów były podobne. Co prawda wówczas nikt nie mówił tego głośno, ale śledczy podejrzewali, że w okolicy może grasować seryjny morderca. Przypuszczenia potwierdziły się w połowie 1967 roku, kiedy to w rzece odkryto zwłoki kobiety. Jej zaginięcie zgłoszono niewiele wcześniej i tym razem stan zwłok pozwolił na dokładniejsze badania niż ostatnio. Nie było wątpliwości. Kobieta została zamordowana. Miała pękniętą czaszkę i liczne obrażenia. Specjalista wskazał na uduszenie jako przyczynę zgonu. Podczas oględzin zabezpieczono niezwykle ważny ślad. Za paznokciami zmarłej były niewielkie odłamki szkła. Śledczy nie zdawali sobie jeszcze wtedy sprawy, że ten materiał okaże się kluczowym dowodem, który już niedługo doprowadzi do schwytania potwora z Mortfi. Zrobimy sobie małą wycieczkę po mapach Google. To jest miejscowość Yczyt i szukamy mostu na rzece Keresz. Tak, o ten most chodzi. Mniej więcej 7 km od tego miejsca z rzeki wyłowiono zwłoki kobiety. I niedługo później dwie Węgierki natknęły się tutaj na ślady krwi. To zostało zgłoszone. Śledczy sprawdzili to miejsce i rzeczywiście, poza tym, że była tutaj krew, odnaleziono również odłamki szkła. Co więcej, było to szkło o tych samych właściwościach, które zabezpieczono także przy zwłokach tej kobiety, która została wyłowiona z tej rzeki. Wnioskowano więc, że ciało wrzucono do rzeki właśnie z tego mostu, więc no niezwykle ważne miejsce dla tej historii, most z kryminalną przeszłością. W internecie na stronie Węgierskiego Archiwum Narodowego udało mi się znaleźć dwie fotografie tego mostu. Dzięki temu możemy zobaczyć sobie, jak wygląda z nieco innej perspektywy. Na celownik śledczych trafił Peter Kowacz. 33-latek pracował jako kierowca ciężarówki w Mortfi i okolicy. Ustalono, że razem ze swoim szwagrem spędził wieczór wspólnie z kobietą, której zwłoki później wyłowiono z rzeki. Po tym spotkaniu Peter miał ją odwieźć do domu. Przed śmiercią tej kobiety Peter rozbił w swojej ciężarówce tylną szybę. Śledczy znaleźli we wnętrzu auta drobinki szkła. Był to materiał o tych samych właściwościach, jak ten, który zabezpieczono przy zwłokach oraz na moście, a później także na ubraniach Petera. Odłamki szkła stały się kluczowym dowodem. Peter Kowacz został aresztowany. Początkowo zaprzeczał, że widział się z kobietą w nocy jej śmierci.
Jednak po kilku dniach przyznał się do zabójstwa. Niedługo później zaczął opowiadać także o innych, tajemniczych zdarzeniach, które w ostatnich latach miały miejsce w okolicy Mortfi. To on był prawdziwym mordercą Morgit w 1957 roku. Ponadto zabił jeszcze 3 kobiety. Został skazany na śmierć. Pewnie znacie to powiedzenie, że nazwisko sprawcy zazwyczaj znajduje się w pierwszym tomie akt. Możemy powiedzieć, że w przypadku tej sprawy było podobnie. Peter był przesłuchiwany w związku z tajemniczą śmiercią kobiet w okolicy. Jednak wówczas nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby go w jakiś sposób połączyć z tymi sprawami. Pamiętajmy, że on prowadził normalne życie, miał żonę. To nie pasowało do wizerunku mordercy. Pewnie miało to również wpływ na to, że śledczy nie połączyli go z tymi zdarzeniami. Ale już po zatrzymaniu Peter opowiedział o wielu szczegółach dokonanych zbrodni. Moją ciekawość szczególnie wzbudziła opowieść o jego inspiracjach. Co spowodowało, że ten mężczyzna pewnego wieczoru zdecydował się wyjść z domu i zaatakować nieznaną sobie kobietę? Co miał wpływ na to, że stał się potworem? W 1957 roku, gdy zaczęła się jego śmiertelna seria, na krótko przed atakiem wybrał się do lokalnego kina na argentyński film. W trakcie seansu zobaczył, jak jeden z bohaterów gwałci kobietę. Ta scena podnieciła go do tego stopnia, że zapragnął zrobić coś podobnego. Wsiadł na rower i pojechał pod fabrykę obuwia w Mortfi. Wiedział, że po 22 kobiety będą wracać do domów z nocnej zmiany. Zaczaił się przy torach kolejowych. Zlokalizował przypadkową ofiarę, którą najpierw śledził, a potem zaatakował. Do kolejnych ataków również miały go zainspirować filmy. Było tak w przypadku kobiety, która przeżyła jego napaść. Peter wybrał się wtedy na łowy po obejrzeniu drastycznych scen w telewizji. Z kolei przed drugim usiłowaniem zabójstwa obejrzał odcinek serialu, w którym jedna ze scen także była jego inspiracją. W trakcie przesłuchania zdradził nawet, że uczestniczył w wizji lokalnej z udziałem Janosza w 1957 roku. W tłumie gapiów obserwował, jak niewinny mężczyzna relacjonował przebieg zbrodni, z którą nie miał nic wspólnego. Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego zatem Janusz przyznał się do tego, że zabił swoją sympatię? Co prawda później odwołał te słowa, ale jednak dla sądu kluczowe okazało się być to pierwsze przyznanie się do winy. Możemy się tylko domyślać, że został do tego zmuszony. Wiemy przecież z różnego rodzaju filmów, książek, seriali czy reportaży, w jaki sposób w tamtych czasach przesłuchiwano podejrzanych. Często mówiono im, że tylko przyznanie się do winy może uchronić ich przed tą najsurowszą karą, jaką wówczas była kara śmierci. Janusz ostatecznie nie trafił pod szubienicę, ale ten wieloletni pobyt za kratkami nie był dla niego prosty. Jako morderca młodej kobiety był, lekko mówiąc, gnębiony przez innych współwięźniów. W czasie swojej odsiadki pisał listy do sądu, prosił o ułaskawienie i przekonywał o swojej niewinności, ale wtedy w jego słowa nikt już nie chciał uwierzyć. Przecież w więzieniu wszyscy siedzą za niewinność, prawda? Gdy wyszedł na wolność, wrócił do miasteczka Tisafeldvar. Pracował w fabryce obuwia aż do emerytury. Zmarł samotnie w latach 80. Nigdy nie założył nowej rodziny i nie wrócił do normalnego życia sprzed zatrzymania. Za niesłuszną odsiadkę nie dostał też żadnego odszkodowania. Analizując zagraniczne sprawy kryminalne, sylwetki seryjnych zabójców, często staram się znaleźć jakieś podobieństwa do spraw z Polski. Podobnie było i w tym przypadku. Modus operandi Petera i cała jego sprawa najbardziej pasuje mi do sylwetki Pawła Tuchlina. Skorpion z Pomorza również atakował samotne kobiety, które wieczorami wracały często z pracy do domów. W pojeździe, którym przemieszczał się Tuchlin, również znaleziono ślady, które ostatecznie pozwoliły na identyfikację tego poszukiwanego od wielu lat mordercy. Mówiąc z kolei o inspiracjach Petera, od razu na myśl przychodzi mi sylwetka Edmunda Kolanowskiego. Myślę, że temat nekrofila jest Wam dobrze znany, m.in. z mojego filmu na kanale.
Przypomnę, że Edmund po raz ostatni zbezcześcił zwłoki na cmentarzu właśnie po obejrzeniu filmu w kinie. To zdarzenie ostatecznie doprowadziło do jego schwytania. Co prawda Kolanowski w tej nocy nikogo nie zabił, ale mimo wszystko okoliczności tych zdarzeń są bardzo podobne. Warto zaznaczyć, że Edmund swoim ofiarom, czy to zwłokom, które wyciągnął z grobów, czy to zamordowanym kobietom, także odkrajał fragmenty ciała. Podobnie było z Peterem, bo w czasie ostatniej zbrodni on odciął kobiecie fragmenty piersi. Innych podobieństw moglibyśmy pewnie znaleźć znacznie, znacznie więcej. Jestem ciekawy waszych spostrzeżeń. Piszcie proszę w komentarzach, kto wie, może na tej podstawie zrealizujemy wspólnie jakiś oddzielny odcinek na kanał albo oddzielny odcinek podcastu. Węgierski zabójca inspirował się kinem. No to już wiemy. I tak się składa, że kilkadziesiąt lat później jego historia także zainspirowała twórców filmowych z Węgier. W 2016 roku powstał film bazujący na tej sprawie, na historii potwora z Mortwi. I tytuł tego filmu nazywa się tak jak jego przydomek. Film bazuje na faktach, ale w scenariuszu zawarto wiele scen, które z prawdziwą historią nie mają zbyt wiele wspólnego. Ale jak to w kinie? Trudno przełożyć prawdziwą historię do świata filmów jeden do jednego. Trzeba jednak zwracać uwagę na pewne budowanie napięcia, na twisty i na wiele innych rzeczy. Czasami potrzeba po prostu trochę wyobraźni reżysera i scenarzysty, aby dany film lepiej się oglądał, aby był ciekawszy. Podobnie było i w tym przypadku, ale mimo wszystko zachęcam Was do obejrzenia tego tytułu. Jeżeli kiedyś będziecie mieć okazję, to według mnie film jest bardzo dobry. Z tej tematyki seryjnych morderców to chyba jeden z lepszych filmów, jakie widziałem. Zachęcam Was również do obejrzenia nowego programu na CBS Reality. Mowa tu oczywiście o Tablicy Zbrodni. Tutaj będą przedstawiane nieco bardziej aktualne sprawy z Wielkiej Brytanii.